Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Szanowni Panie Starosto, Szanowni Komendanci, Drodzy Państwo. Mówiąc szczerze, to przebieg tego spotkania był troszeczkę inaczej ustalony, ale życie jest bardzo dynamiczne, dlatego Panie Starosto, zamieniliśmy się rolami i w tej chwili jest mój czas na to, żebym mógł do Państwa przekazać kilka słów ze strony powiatu trzankowsko-trzaneckiego. Szanowni Państwo, powiat trzankowsko-trzanecki jest organem prowadzącym dla 6 szkół ponadgimnazjalnych, zespołu szkół specjalnych w Gębicach i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej. Dlatego też kształcenie młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań powiatu. Niezbędne są też działania promujące i informujące o modelu kształcenia zawodowego w szkołach naszego powiatu. Ranga szkolnictwa zawodowego rośnie. Uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły dającej konkretny i perspektywiczny zawód. Aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, konieczne jest zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pracowników. Obecnie mamy dramatyczny niż demograficzny. W związku z tym musimy zastanowić się, w jaki sposób przekonać pracodawców, że warto i trzeba inwestować w szkolnictwo zawodowe. Kształcenie zawodowe nie budzi już przecież negatywnych skojarzeń. Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że ukończenie technikum lub szkoły zawodowej nie zamyka im drogi do dalszego rozwoju zawodowego, ale stwarza wiele możliwości. Mogą dzisiaj w sposób elastyczny zdobywać nowe, poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe. Taką możliwość stwarzają m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, nowa forma kształcenia zawodowego oraz kształcenie dualne, zakładające połączenie teoretycznej nauki w szkole z praktyczną nauką przedsiębiorstwa. Tego typu kształcenie pozwala na przygotowanie pracownika świadomego, w jaki sposób funkcjonuje firma. Na zdrowie. Absolwenci techników mogą także podjąć studia wyższe, bo z jednej strony w technikum realizują taką samą podstawę programową kształcenia ogólnego, jak uczniowie liceów ogólnokształcących przystępują do takiego samego egzaminu maturalnego. Z drugiej zaś strony są dobrze przygotowani do studiów technicznych z racji odbywanego kształcenia zawodowego. Dzisiejsza debata poświęcona jest także szkolnictwu ogólnokształcącemu. Wyzwaniem dla samorządów jest doposażenie i unowocześnienie bazy szkół, aby kształcenie w liceach utrzymać na najwyższym poziomie. Istnieje także konieczność włączenia środowisk akademickich do kształceń szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dialog i współpraca jest podstawą wypracowania wspólnych zmian edukacji lokalnej. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Wasz głos jest ważny i zachęcam Was do tego, abyście dyskutowali o edukacji, o podejmowaniu działań na rzecz wspierania kształcenia zawodowego oraz tworzenia partnerów wymiany opinii o szkolnictwie. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowni Starostowie, Panie Prezydent, drodzy samorządowcy, przedsiębiorcy, kadra nauczycielska, wszyscy obecni. Bardzo mi miło, że na ziemi pińskiej możemy gościć Państwa dzięki współpracy ze Starostą Trzankowsko-Trzaneckim. Udało nam się zorganizować dzisiejszą debatę, za co szczególne słowa podziękowania dla Pani Lucji Zielińskiej i dla Pana Jabłonowskiego. Cóż, ostatni okres, można powiedzieć, jest bardzo bogaty w debaty. Z niektórymi z Państwa miałem sposobność być w czwartek na ogólnopolskiej debacie oświatowej. Usłyszeliśmy pewne zamierzenia z ust Pani Minister, obecnie Pani Minister Edukacji. Uszczegółowione będą w deklaracji jej słów pod koniec miesiąca czerwca.
pewne elementy, nad którymi pracowaliśmy na tej debacie, pokrywają się z dzisiejszą tematyką debaty oświatowej szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski. Północna Wielkopolska, prawda, pokazuje to swoje scalenie, tą swoją jedność, chociażby między innymi poprzez właśnie organizację takich przedsięwzięć jak dzisiejsze. Na marginesie, może to jest oczywiste, a może nie dla wszystkich, bogate materiały, bogate opracowania z tej ogólnopolskiej debaty oświatowej znajdują się na stronie www.debata.edu.pl. Także jakby ewentualnie, czy poprzez pośrednictwo mediów, czy innych przekaźników, proszę o przekazanie tych informacji. Cóż, tak jak wspomniał pan starosta, czas zawodowców, szkolnictwo zawodowe, które jeszcze kilkanaście lat temu było może nie do końca, może po macoszemu traktowane, ale ja sam na własnym przykładzie wiem, że w moim pokoleniu pójście do szkoły, której ukończenie kończyło się świadectwem ukończenia szkoły zawodowej, czy nawet co niektórych techników, nie było czymś takim gloryfikującym. Prawda? Była moda wtedy na kształcenie ogólne, konsekwencje później to również się przejawiało na szkolnictwo już wyższe, że każdy z nas chciał iść na prawo, każdy na marketing, każdy na zarządzanie, a niekoniecznie na kierunki techniczne. Dzisiaj ten prawda się odwrócił. Dzisiaj od najniższego szczebla szkolnictwa zawodowego, od szkoły zawodowe, szkoły średnie, gimnazjalne, jest dobry klimat. Dobry klimat, który jest przede wszystkim dyktowany w mojej ocenie potrzebą rynkową. Dlatego, proszę Państwa, w tym miejscu życzę Wam naprawdę produktywnych, owocnych obrad, spostrzeżeń, wniosków, które my jako samorządowcy będziemy mogli przynajmniej, mam nadzieję, w dużej części zrealizować, bo tak naprawdę cały odbiór reformy jednej, drugiej, trzeciej oświatowej, ona spływa na nas, prawda? Na samorząd właściwie każdego szczebla, od szczebla wojewódzkiego poprzez powiatowy i gminny. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz miłej atmosfery, że tak powiem, owocnych obrad i trafnych wniosków. Dziękuję.